Dzień dobry, kochane przegrywy. Dzisiaj odcinek specjalny, który zapowiadałem już jakiś czas temu, chociaż właściwie chyba wczoraj go zapowiadałem, więc jakoś tak bardzo z wyprzedzeniem tego nie powiedziałem, ale na Instagramie mogliście zobaczyć u mnie. Dzisiaj odcinek o Final Fantasy VII. Dzisiaj odcinek inny, bo dzisiaj odcinek taki wspominkowy, odcinek retro, odcinek, w którym opowiem wam troszeczkę o mojej miłości do Final Fantasy VII. Dlaczego tak było, jak to się zaczęło i co się z tym wiązało i jak bardzo ta gra wpłynęła na moje życie późniejsze, na życie gamingowe, jakich wartości później szukałem w innych grach i po prostu ogólnie o tym, dlaczego Final Fantasy VII najlepszą grą jest w przeciwieństwie do tego, co mówi kurwa Dawid Podsiadło. Final Fantasy VII forever! Final Fantasy VIII forever! Final Fantasy VII forever! Final Fantasy VIII forever! Final Fantasy VII forever! Kartę do bankomatu z Final Fantasy VIII! Przede wszystkim ten odcinek jest takim swoistym rozliczeniem się z przeszłością i powstał dlatego, że za chwilę wychodzi Final Fantasy VII Remake czy tam Remaster, kurwa nigdy, ja zawsze mam problemy po prostu z tym nazewnictwem. No w każdym razie na nowo zrobiony Final Fantasy VII z zupełnie innym systemem walki, z zupełnie innymi rzeczami tam w środku, ale z taką samą fabułą, z tymi samymi postaciami, chociaż jakieś nowe tam dochodzą. I jaram się tak kurwa strasznie, tak strasznie grałem w demo, a o tym na końcu powiem. No ale jakby z tego powodu powstał, chcę może nie tyle zamknąć etap Final Fantasy VII w moim życiu, bo nie chcę go zamykać, tylko chcę, żebyście zrozumieli, jak bardzo ta gra na mnie wpłynęła. To może ja po prostu tradycyjnie zacznę od początku, tak? Jak dowiedziałem się w ogóle o Final Fantasy VII? To był taki moment w moim życiu, kiedy przeskakiwałem z Amigi na PlayStation i mój kolega miał PlayStation, ktoś tam miał PlayStation, dopiero co pojawiło się w Polsce, to był jakoś 96 rok. Jarałem się strasznie, strasznie się jarałem tym playem i ubłagałem w końcu, żeby kupiono mi tego playa i kupiono mi w 97, chyba w maju na urodziny dostałem. Tak mi się wydaje, że miałem 13 lat wtedy. No i wtedy wychodziły takie gry właśnie jak Tomb Raider, Tekken 2 był Battle Arena Tenshinhen, no i oczywiście NBA, NBA Live i Total NBA 98 i tymi grami się jarałem tak strasznie i właśnie w nie chciałem zagrać. I nie było jakiegoś takiego wiodącego gatunku, który był dla mnie takim najlepszym. Może były to mordobicia. Mordobicia w pewnym momencie... Mordobicia i przygodówki point and click. O, to były moje ulubione gry, czyli przygodówki takie jak na Amigę Goblins, no i mordobicia wiadomo takie jak Mortal Kombat, czy potem też Tekken 2. No a potem trójka, wiadomo. Natomiast nie miałem takiego jakiegoś gatunku gier, który po prostu mógłbym wlecieć, zagłębić się i który byłby zajebiście dojrzały. Bo gry były albo nasączone mocno przemocą, albo były głupie, albo były bardziej takie platformowe, arcade'owe i to było trochę co innego. No i pamiętam, że przeczytałem w jakimś Secret Service, była plansza o Final Fantasy VII, że ma coś takiego wyjść. Myślę sobie, kurwa, serio? Jeszcze chyba było zapowiadane, że to miało na Nintendo wyjść z tą przystawką CD. Myślę sobie, ja pierdolę, Final Fantasy VII, siódma część jakiejś gry, ja nie znam żadnej innej, chociaż tak sobie pomyślałem zaraz. Na Game Boyu grałem w jakiegoś Finala i to był Final Fantasy chyba Legends, czy coś takiego. I ona była całkiem ciekawa, ta gra, ciekawa i inna. Ja wtedy nie miałem do czynienia z japońskimi RPG-ami, on był takim japońskim RPG-iem i on był taki dla mnie inny, tym bardziej, że ja pamiętam wtedy, no nie można było zapisywać chyba na Game Boyu, więc trzeba było kody jakieś wpisywać, no nie wiem, jakaś pojebana sytuacja. W każdym razie, to pierwszy raz, kiedy usłyszałem o Finalu, no i potem tam sobie poczytałem o tym i ogólnie miałem na to wyjebane i nie pamiętam, który to był dokładnie rok, wydaje mi się, że to był 97 lub też 98, nie, to był chyba końcówka 97 roku, jakoś tam październik, tak mi się wydaje, że tak było wtedy, czyli 23 lata temu. Byłem na giełdzie w Katowicach, była giełda w Katowicach, na której pracowało mnóstwo ludzi, którzy w tej chwili zajmują się branżą gier w ogóle, którzy zajmują się pisaniem w gazetach i tak dalej. Jedną z tych osób był Ściera, który był redaktorem naczelnym później PSX Extreme. No już od dawna nie jest, ale kiedyś był redaktorem naczelnym PSX Extreme. No i pracował po prostu na giełdzie. Takie były czasy, że trzeba było pracować na giełdzie. Wtedy jeszcze do końca jakby ten system antypiracki nie wszedł w życie i ludzie bardzo dużo piratów kupowali, tym bardziej właśnie na takich giełdach komputerowych. No i przyszedłem na stoisko. Pamiętam, że wtedy wyszło Nightmare Creatures i ja tak strasznie chciałem mieć to Nightmare Creatures, ale tak zajebiście po prostu chciałem, bo grałem w demo Nightmare Creatures i
to był mój klimat, w ogóle wszystko super, ekstra, wilkołaki, w ogóle taki, ta grafika, w ogóle wow, nie? No i okazało się, że na całej giełdzie nie ma Nightmare Creatures. Sobie pomyślałem, no kurwa, serio? Naprawdę nie ma na całej giełdzie, nie możecie pójść kurwa i dodrukować tego Nightmare Creatures? W sensie, bo wiadomo, że tu chodzi o to, że trzeba piracką płytę po prostu przekopiować, no. Nie możecie tego zrobić, no ale to nie były te czasy, że robiło się to automatycznie, błyskawicznie. No więc na całej giełdzie nie było tego Nightmare Creatures. No i on mi mówi, słuchaj, no to może w zamian dam ci to, nie? Mówię, co to jest? Patrzę, verbatim, patrzę Final Fantasy VII, nie? I on mi mówi, no to jest taki RPG, to jest taka przygodówka, myślę, że ci się spodoba. Pomyślałem sobie, no dobra, no, zaryzykujemy. Zresztą, co mam do stracenia? To jeszcze patrzę dysk pierwszy, on mówi, ja mówię, no dobra, dysk drugi, on spokojnie. To trochę potrwa, zanim ten dysk pierwszy przejdziesz, więc za tydzień możemy się spotkać. Jeżeli uda ci się w tydzień to w ogóle zrobić, nie? No dobra. No i poszedłem do domu, odpaliłem tego finala. I tak zacząłem grać, gram. No ty sobie śpię. Ja też. I nagle dostałem zupełnie inną grą, niż grałem w swoim życiu. Zupełnie czymś innym, czymś nowym, nowatorskim. Pierwszy raz zetknąłem się z japońskim RPG-iem, tak na dobre. I ja wtedy naprawdę nie wiedziałem, co sądzić. Wtedy tak grałem i sobie myślę, kurwa, ta gra jest fajna czy nie fajna? Bo teraz już nie wiem, graficznie wszystko ładnie, w ogóle ten wstęp przepiękny i tak dalej, ale ja nie wiem, czy ona jest fajna czy nie fajna. I ja tak mam. Ja tak mam bardzo często, tak miałem przez całe życie z dziewczynami. Jeżeli poznawałem jakąś dziewczynę i sobie myślałem, kurwa, czy ona mi się podoba, czy ona mi się nie podoba? To oznaczało, że mi się podoba i najprawdopodobniej będę z nią przez 7 lat. Tak było. Nie zmyślam. I z finalem było podobnie. Ja... No i wtedy zadzwonił do mnie kumpel i mówi, słuchaj stary, mam Nightmare Creatures, w ogóle zajebiste i tak dalej. O, zajebiście, kurwa, fajnie, że masz Nightmare Creatures, ja mam Final Fantasy VII. On naprawdę? Masz kurwa Final Fantasy VII? To był kumpel Szczepan. On był od 4 lata ode mnie starszy, ale się kumplowaliśmy naprawdę dosyć mocno i w ogóle w świat gamingowy razem tak bardzo mocno właziliśmy w PlayStation. Graliśmy razem setki godzin w różne gry. I on mówi, słuchaj, to wiesz co? To ja bym na jeden dzień pożyczył od ciebie tego finala i dam ci od razu te Nightmare Creatures. Sobie myślę, kurwa, no ja pierdolę, pewnie, deal roku, nie? No i dobra, przyszedł, dał mi to Nightmare Creatures. I ja sobie wtedy grałem w Nightmare Creatures cały wieczór. I tak grając w te Nightmare Creatures, tak zacząłem sobie myśleć, kurde, ale bym sobie pograł w tego finala jednak, nie? No, a w tego finala grałem w ogóle nie save'ując, nie? Bo nie chciałem save'ować, bo chciałem po prostu no, zobaczyć jak to będzie, bo się zastanawiałem, czy mi się to będzie podobało w ogóle, a wiadomo, że wtedy się save'owało na memory card, czyli na kartach pamięci i było chyba tylko 15 bloków save'ów na PlayStation, więc był problem. I dobra, następnego dnia on mi mówi, słuchaj, wiesz co, to zostaw sobie tego Nightmare Creatures, a ja sobie zostawię tego finala. No way, kurwa! A on mówi, ale czemu? Nie podoba ci się to Nightmare Creatures? A mówię, nie no, podoba mi się, tylko coś jest w tym finalu, kurwa, i ja bardzo, bardzo mam takie wielkie pragnienie, żeby w to dalej zagrać, nie? On mówi, nie no, jasne, rozumiem, ja sobie załatwię skądś inną tego finala. Nie wiem, skąd sobie załatwił, nie wiem, czy sobie załatwił, ja sobie w każdym razie odebrałem tego finala. No i to był chyba najlepszy, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie gamingowe w moim życiu. Do tej pory, no, nie miałem nigdy takiej radości z grania w grę. Pamiętam, jak odpaliłem tego finala znowu, i wtedy zacząłem dopiero chłonąć to. Tamto, co było na początku, tak jakby odciąłem się od tego i zacząłem na nowo chłonąć tę grę. I to było coś kurwa niesamowitego. Przede wszystkim ten Midgar, to miasto na początku, Cloud, Tifa, Barret, później jeszcze dochodzący Red, Aerith oczywiście. Te wszystkie postacie, które tam były, ten klimat, nagle, że wszystko jest takie industrialne, ale jest magia, są kurwa jakieś potwory, jest jakaś technologia, taki... Bardzo mi się to skojarzyło... Nie, to później, sorry, to na odwrót. To później kupiłem sobie taki zestaw RPG do grania fabularnego Shadowrun. I to mi się tak z Shadowrunem na maksa skojarzyło. Bo to więcej miało z Shadowruna niż z Cyberpunka. Przede wszystkim ze względu właśnie na smoki, na różne tego typu postaci, na mariaż tego fantasy z tym sci-fi. I ta sekcja Midgar, to wszystko, walka z Turksami, Reno, ten moment, pamiętam doskonale ten moment, kiedy już wysadziliśmy te reaktory, kiedy byłem z Aerith i kiedy musiałem z jednego sektora przejść do Wall Marketu i tam było takie miejsce, że ja już sobie myślałem, że nie dam rady, tam był taki kurwa domek chodzący, z którym się trzeba było napierdalać, taki robot domek w tych slumsach.
i przechodziło się wtedy do Wall Market i potem był ten Wall Market i na tym Wall Market okazywało się, że tam cię nikt nie atakuje, że masz takie jakby mini miasteczko, gdzie jest burdel na przykład, do którego możesz pójść. Ten moment, kiedy trzeba było przebrać Clouda w damskie ciuchy i pójść z nim do domu Dona Corneo, który był takim jakby, nie wiem, domem uciech, czy on był tam szefem tego wszystkiego. I tam odzyskiwaliśmy Tifę i Tifa, były jakieś już sprzeczki pomiędzy Tifą a Aeris i w ogóle jakby ta gra nagle się okazało, że to jest mega poważna gra. Gra, która ma fabułę, która nie jest po prostu śmieszna. Są tam śmieszne odzywki, śmieszne sytuacje i tak dalej, ale ona jest zajebiście nagle dojrzała i ma bardzo dojrzały temat. Ochrona środowiska, tutaj Avalanche, którzy są takimi ekoterrorystami i sobie myślisz, że oni działają w słusznej sprawie, a potem im jesteś starszy, to sobie myślisz, kurwa, oni naprawdę byli terrorystami, którzy powodowali to, że ludzie ginęli. I to nie jest fajne, nie? Znaczy w ogóle zaraz do tego dojdę, do jakby różnego postrzegania tej gry z biegiem lat. I te wszystkie wstawki FMV to rzeczy, których do tej pory no ja nie widziałem, kurwa, normalnie gdzieś w grach. Nie miałem okazji tego zobaczyć. Pamiętam, że chodziłem jakoś pół roku później na kurs informatyczny, bo potrzebowałem jakichś takich podstaw, żeby się zabrać za pecety. To chodziłem do takiego gościa i on mi mówił, że w ogóle najlepsze wstawki filmowe, jakie kiedykolwiek widział, to jest Diablo. Co myślałem, Diablo, kurwa? Widziałem te stawki z Diablo, to są okej, ale kurwa, to jest finala, to jest kurwa sztuka, to jest coś pięknego. On mówi, nie, absolutnie, nie, w ogóle odcinał się. To był już tak zwany PC Master Race, tam nie było mowy o konsolach, że konsole mogą cokolwiek zrobić. No i dobra, i potem ten moment, kiedy przechodzisz z tego Wall Marketu, kiedy już się zbierasz z całą ekipą i przechodzisz z Wall Marketu do Shinry, do jakby na ostateczną bitwę, żeby pokonać Shinrę, pokonać te korporacje, rozjebać ich tam wszystkich i idziesz, okazuje się, że jest jakiś Sephiroth tam i nagle taka legenda, tu wbity miecz, w ogóle co się dzieje, kurwa, zabity prezes, walki z bossami, cały budynek rozjebany, wchodzenie po schodach w ogóle, wchodzenie po schodach, które było takim momentem oddechu, a jednocześnie takim, ja pierdolę, kiedy to się skończy? To było coś niesamowitego. I potem przechodzisz ten etap Midgaru i to jest najlepsze. Przechodzisz całe to miasto, na końcu walczysz na takiej opuszczonej autostradzie, takiej, która się właściwie kończy, takiej obwodnicy, walczysz z takim roboto, czołgo, kurwa chujem, no i tam go pokonujesz i zapamiętałem jeden moment, tam jest taki moment, jak oni stoją na skraju tej autostrady i tam w tle jest zachodzące słońce, a właściwie słońce, które już zaszło i które wysuwa tylko takie lekko czerwone promienie i niebo się mieni od takiego czerwono-pomarańczowego do takiego błękitno-niebieskiego, aż po granatowe. I to jest rzecz, którą za każdym razem, kiedy widzę gdzieś na żywo, to sobie myślę o Final Fantasy VII wtedy. Zawsze i mam takie ściśnięcie w żołądku, takie mocne uderzenie nostalgii. Tak, to jest, nie wiem, czy macie czasami takie wrażenie, że patrzycie na coś z taką nostalgią, z takim smutkiem i nie jesteście w stanie powiedzieć, dlaczego to was tym napawa. Ja mam często taką teorię, że to jest coś, co kiedyś być może przeżyliśmy, to jest coś, co gdzieś tam jest w naszych głowach, w naszej świadomości i tak dalej, z poprzedniego być może życia, albo z równoległego gdzieś tam i to jest coś, co było nam bliskie, za czym tęsknimy i tak właśnie dokładnie mam, jak widzę, kurwa, taki zachód słońca, to po prostu aż łzy prawie mi się cisną do oczu. I sobie pomyślałem wtedy, pamiętam, że to był wieczór, miałem następnego dnia iść do szkoły, było późno dosyć, i sobie pomyślałem, kurwa, ale ta gra była zajebista, naprawdę, nie no, szacun, po prostu mega gra. Szkoda, że już koniec, ale nie, świetna. I potem te postaci nagle, kurwa, schodzą z tej autostrady i schodzą na taką piaszczystą, na taki piach. Okazuje się, że ten Midgar jest zabudowany, że nie da się do niego wrócić. I nagle się okazuje, że jesteś na mapie świata. Na jebanej mapie świata. Ja się nigdy z czymś takim wtedy nie spotkałem. No nie, no dobra, może w Heroesach, kurwa, chociaż nie wiem, czy grałem wtedy w Heroesy. Nie, nie grałem wtedy w Heroesy. Nagle jesteś na mapie świata, kurwa, i co jest? Patrzysz, to jest ogromne, kurwa, co do chuja. Ogromna mapa świata i okazuje się, że ten Midgar to był tylko etap. I ja naiwnie myślałem, że to już jest koniec, że w ogóle już nie gramy, że w ogóle bardzo fajna gra zamknięta, pewnie zaraz będzie druga część czy coś, a to nie, to jest jakaś wielka jebana epopeja i potem trafiasz do miasteczka, no i idziesz po tej mapie świata, atakują cię stwory i nagle zupełnie inaczej jest pokazana ta postać na tej mapie świata, tak trójwymiarowo, jakoś już nie tylko tła jakby przerenderowane. No i wchodzisz do takiego miasteczka Calm, się nazywa to miasteczko, spokój, nie Calm, żeby nie było. I tam Cloud opowiada swoją historię. Ja pamiętam, wtedy zasejwowałem
i byłem, nie mogłem spać w nocy, kurwa. Następnego dnia musiałem iść do szkoły, nie chciałem bardzo iść do szkoły, chciałem po prostu siąść, kurwa, i dalej grać tego finala. No i dobra, wracasz potem i potem jest opowieść Clouda, reminiscencje, powrót do przeszłości, Nibelheim, jego rodzinne miasto, to jak on był soldier, czyli był żołnierzem w Shinrze, czyli był taką klasą jak Sephiroth, jak poznał Sephirotha. Ten moment, kiedy kurwa ty tam zadajesz po 5-7 obrażeń, a Sephiroth robi kurwa 4000 czy nawet więcej tym swoim kurwa mieczem. I no to jest niesamowite, niesamowita historia i ona się ciągnie dalej. I potem przechodzi przez mnóstwo różnych, przeróżnych etapów, zwiedzasz całą tę mapę, masz do czynienia z różnymi postaciami, werbujesz nowe postaci, Yuffie, Sida, Kate Sith, Vincenta, werbujesz ich wszystkich i przeżywasz niesamowitą przygodę. Szczególnie kiedy masz 13 lat, a tym bardziej, kiedy wcześniej nie grałeś w gry, które były jakoś mocno fabularne. Że gry były raczej głupie, tak jak mówiłem wcześniej, były takie arcade'owe. A nagle masz grę, która jest kurwa skondensowaną fabułą. I to zajebistą fabułą. Do tego wszystkiego, jak dla mnie na tamte czasy, niesamowity i bardzo lubiany przeze mnie system Active Time Battle. Czyli, że są rundy i ty uderzasz co rundę, kiedy ci się naładuje pasek, ale musisz się też spieszyć. Jest to trochę arcade'owe, trochę nie. Trochę się przeciwnikowi ładuje pasek, ty nie wiesz, kiedy mu się ładuje pasek i każdy ma swoją tam jakby działkę. Ten system bardzo mi się podobał, tak samo bardzo mi się podobał system materii, że możesz łączyć te materie, że te materie rosną i są coraz mocniejsze i tylko jeżeli są wyekwipowane, to rosną i to też jest bardzo fajne. Ten system naprawdę mi mega odpowiadał, w ogóle same te materie, to też było coś, też było bardzo mocno związane z grą, to jest podejrzewam... Tak jak w tych seriach Final Fantasy wcześniejszych, bo później grałem w te inne, jest to kwestia kryształów, że to są kryształy, które bronią Ziemi, to są kryształy, które na tej Ziemi powodują, że najlepsi bohaterowie mogą je mieć. Tak samo jest pewnie tutaj z tymi materiami, że to jest ta master materia, która potem się robi z tych samonów, no właśnie, samony, to jest osobny rozdział. Kiedy już zaczynasz podróżować po mapie świata, to wtedy możesz, właśnie dziwię się, że w Midgarze, kurwa, nie można było żadnego samona złapać. No nic, w każdym razie, kiedy już podróżujesz po mapie świata, to dochodzi ci nowy element jakby magii i nie tylko, czyli przywoływania. I przywołujesz wtedy różne postaci, które są zajebiste, mają mega animacje, no jak na tamte czasy oczywiście, w tej chwili patrzysz na to, to jest to trochę śmiech, aczkolwiek u mnie to dalej wywołuje takie wow, nie? I masz, na początku jest oczywiście Chocobo Mog, który jest taki raczej na śmiesznie. I sobie myślisz, nie no, to taki bonus, prawda? Ale potem jest Shiva, jest Ifrit, jest Ramuch. I wtedy rozumiesz, że one nie są na śmiesznie. To są takie elementy walki, które są ci mega potrzebne, które atakują wszystkich przeciwników, bądź też robią drużynie jakieś dobre rzeczy, tak jak na przykład Phoenix. Phoenix tak robi. Wiadomo, że te samony były też wcześniej, bo one się nazywały Espery, czy Guardian Forces później, czy nie pamiętam jak jeszcze inaczej. I one wtedy robiły na mnie kolosalne wrażenie, ale kolosalne. Moje kurwa ulubione samony, które były, to Kjata, to był Hades, który też miał świetną animację. No i oczywiście wszystkie Bahamuty. Bahamuty to w ogóle były już te samony, to sobie wypuszczałeś je i one były przeepickie. To były smoki, które kurwa, jeden tu się pojawiał, jeden z chmur zlatywał, kurwa, jeden brał całą w ogóle Bahamut, Neo Bahamut brał całą posadzkę, całą glebę z tym przeciwnikiem i go rozpierdalał nad powierzchnią Ziemi. A trzeci, czyli Bahamut Zero, z kosmosu przylatywał w ogóle. Jak to wyglądało, jakie to było zajebiste. Oczywiście przesadzone, no ale wiadomo, wiadomo, że najbardziej przesadzone było Knights of the Round, które zdobywałeś, jeżeli udało ci się wyhodować złotego szokobosa, to wtedy w jednej z jaskini był Knights of the Round, gdzie każdy cios tych Knights of the Round zabierał po tam 7-8 tysięcy, czy tam 9 tysięcy czasami, a było ich 12. I Król Artur chyba, tak mi się wydaje, nie wiem, chyba było po prostu 12. I to było kurwa, wow, jaki samon. Tym bardziej, że ten samon to był chyba najdłuższy samon, znaczy to był najdłuższy samon w całej grze, oprócz, tak mi się wydaje, Supernova Sephirotha, który nie był naszym samonem, tylko był samonem, który przywoływał Sephiroth. I to było kurwa, że leci Supernova przez planety i je rozpierdala, tam Mars, Wenus, kurwa, coś tam. W ogóle się okazuje, że jakby są te same planety w tym układzie, więc to jest ten sam świat niby, no nie wiem, tak to wyglądało. I rozpierdala te planety, a na końcu tak zbliża się do Ziemi, do nas i zabiera tam w chuj energii naszym bohaterom.
pojebany strasznie Samon, ale też taki, który zapadał w pamięć. I właśnie jak tak chodziłem po tej mapie świata, to ja wtedy sobie przypomniałem, że ja widziałem wcześniej w telewizji reklamy Final Fantasy VII w polskiej telewizji, o dziwo, i tam były takie momenty, na przykład była rakieta kosmiczna i sobie myślę, kurwa, ale ja nawet nie doszedłem, nie widziałem nigdzie na oczy rakiety żadnej kosmicznej. I dopiero później się okazuje, że jest to w takim miasteczku Rocket Town, zresztą się nazywa, za Nibelheim, w którym jest ziomek, nie? Sid, który chciał, kurwa, kiedyś polecieć w kosmos. I to też u mnie spowodowało, że wow, ten final ma jeszcze tyle przede mną do odkrycia. Ja grałem w niego, kurwa, no nie wiem, chyba już 20-30 godzin i cały czas po prostu coś nowego, cały czas coś się pojawiało. To była, no, po prostu dla mnie przygoda życia. Teraz przejdźmy do emocji. Tyle emocji, ile ta gra we mnie wywołała, to nie wywołała żadna gra nigdy w życiu. Oczywiście, wkurwiałem się przy Crashu, mega jarałem się Dark Soulsami, The Last of Us wywołało u mnie naprawdę falę płaczu i to mocnego, i takie gry jak Inside też powodowały coś wow, albo What Remains of Edith Finch, albo Senua Hellblade, Senua Sacrifice. Wszystko to wywoływało u mnie emocje, ale nigdy wcześniej żadna gra nie wywołała u mnie emocji takich jak Final, i to całe spektrum tych emocji, bo począwszy od smutku, od płaczu, i to nie tylko przy scenie śmierci Aeris. To nie jest żaden spoiler, kurwa, od 23 lat, kurwa, Aeris nie żyje, więc słuchajcie, nie da się jej wskrzesić. To wam od razu mówię. Będziecie to przeżywali pewnie w tym nowym finalu, ale no ale znajcie historię, no tak, tak jest, chociaż nie wiem, być może w nowym finalu zrobią to zupełnie inaczej, nie wiadomo. W każdym razie śmierć Aeris, że to my najpierw prawie ją zabiliśmy, kierowanie jakby ręką Sephirotha, później ten Sephiroth wlatujący, przeszywający ją, ta biała materia, która wychodzi z jej włosów, i to i ta muzyka, jak wchodzi wtedy, jak te schody uderza, to jest coś, co zostawia ciebie 13-letniego, kurwa, chłopaka, niewierzącego w to. Znaczy, wiadomo, że w poprzedniej części Final Fantasy też ginęli główni bohaterowie, ale nie było to tak filmowo, tak fantastycznie zrobione jak to. Tutaj patrzyło się z zapartym tchem i kurwa miało się łzy w oczach i miało się dokładnie takie same uczucia jak miał Cloud. Ale te emocje to oczywiście nie tylko Aeris. To są też takie momenty, momenty romansu, momenty tego, że czujesz takie podniecenie gdzieś wewnętrzne, i to nie podniecenie, że ci tam, wiesz, coś tam dryga, tylko czujesz takie podniecenie wewnętrzne, kiedy idziesz z Tifą, albo z Aeris, albo z Barrettem, jeżeli ktoś tak, kurwa, wylosuje. Zależy od tego, jak bardzo sympatycznie do nich podchodziłeś, do każdej z tych osób. Idziesz na randkę po takim Luna Parku, po, Jezus, Golden Saucer to się nazywało, Golden Saucer, tak. I tam na tej randce jest, możesz różne rzeczy robić, jest teatr, w którym bierzesz udział, a na końcu jest diabelski młyn, który się tam kręci i gdzie strzelają tam fajerwerki, są wstawki i w ogóle wszystko jest takie romantyczne i ty czujesz zupełnie coś innego. Albo chwilę później historia Dina, czyli kolegi Barretta, najlepszego przyjaciela, któremu zginęła córka i którą, jak się okazuje, potem Barrett się opiekuje. To też jest takie mocno przytłaczające. Czy też w ogóle sama historia Sephirotha, jak później na to popatrzysz z jakiejś tam perspektywy, to jest to bardzo smutna historia Sephirotha, Hojo, Lucrecji, Genowy, tego co się, kurwa, dzieje dookoła tego wszystkiego. To jest bardzo smutna rzecz i zupełnie inaczej patrzysz na tę postać. Nie myślisz o niej z nienawiścią, że skurwysynu, zabiłeś Aeris, tylko zaczynasz go trochę rozumieć, zaczynasz rozumieć jego motywy, jego pobudki. Jedyną rzeczą, jedynym takim zgrzytem, który mi tam nigdy nie pasował i który był dla mnie to był Cait Sith, ta postać. Ta postać mi nigdy ani nie przypasowała, ani nie przypasowała mi w walce, ani nie przypasowała mi w swoich limitach, ani nie przypasowała mi jako po prostu postać per se. I też jej historia, to, że ona się poświęciła, że tam w Temple of the Ancients ona była i że zawalił się na nią, bo ona usunęła tą black materię, czarną materię, i spadł na nią, kurwa, ten gruz, ta świątynia się na nią zawaliła i ona się poświęciła, ale co to jest za poświęcenie? Jest, kurwa, sterowanym robotem i zaraz potem przychodzi następny egzemplarz. Wow, siema, jestem Cait Sith, znowu witam, hello. Jest to bardzo naciągane i bardzo niepotrzebne. Ona była takim szpiegiem dla nas. Znaczy, ona była szpiegiem w dwie strony, bo raz, że szpiegowała dla Turks i przez to, kurwa, Aeris została porwana, a dwa, a w ogóle kontrolował ją Reef, czyli taki gość, którego tam poznajemy na samym początku gry. Chociaż nie, chyba nie bezpośrednio, tylko przez scenki. I ta postać mi jakby nie pasowała. I ta gra
ona jest na tylu płaszczyznach, tam nie ma takiego głównego złego. Można sobie pomyśleć o Sephirothie, że on jest głównym złym, ale on nie jest tak naprawdę głównym złym. Można pomyśleć, że Hojo jest głównym złym, ale on nie jest tak naprawdę głównym złym. Tak samo prezydent Shinra nie jest głównym złym, ani Scarlett, ani Heidegger. Oni nie są główni źli. Nie ma tam głównego złego, każdy ma swoje powody, są ludzie gorsi, są ludzie lepsi i Sephiroth zalicza się do tych, których skrzywdził strasznie świat i który jakby żąda tego rewanżu i który wie, że jest gdzieś tam sztucznym jakimś tworem, a Genova jest jego matką i ta Genova to jest Calamity from the Sky i to jest taki, to jest trochę jak w Chrono Trigger, czyli jak Lavos, czyli potwór, który już gdzieś tam przybył na Ziemię i który już rozpętał piekło na Ziemi i chce pożerać planet jakby, pożera energię, która płynie, to jest tak jak to Stephena Kinga. To wszystko jest ten sam schemat, że pojawił się kiedyś, kurwa, stwór z kosmosu, który przybył meteorytem czy innym gównem, kurwa, rozjebał planetę, zaczął na niej żerować albo śpi gdzieś tam i się budzi co jakiś czas. I taka jest właśnie ta Genova. I Sephiroth jakby to odkrył, i że w jakiś sposób to jest jego matka, bo on został karmiony, no został wyprodukowany jakby, karmiony tą Genową, no to Hojo jego ojciec i Lucrecia jego matka jakby to zrobili i się zupełnie inaczej patrzy na tę postać. I to jest właśnie kolejna rzecz, do której nawiązuję, że z każdym kolejnym graniem w tę grę, a grałem w nią, nie przesadzając, z 15 razy mniej więcej, to w każdym z kolejnych tych grań ja inaczej zupełnie odbierałem te rzeczy. Raz na przykład przez całą grę nienawidziłem Eris, uważam, że ona jest kurwa najgorsza. Raz nie lubiłem Tify, raz Sephiroth kurwa super bohater, raz główny zły. Zupełnie inaczej na to wszystko patrzyłem. Raz Cloud jest bucem, raz że Cloud jest całkiem normalnym gościem. Wszystko zależało od tego też, jak rośniecie, co się dzieje dookoła was i jak wracacie do pewnych rzeczy. To jest tak jak z filmami, kiedy oglądacie któryś raz, to zwracacie uwagę na zupełnie inne aspekty tych filmów, prawda? I tak samo właśnie miałem z Finalem, że zwracałem uwagę na zupełnie inne aspekty tego, a grałem w to też wiele razy na początku z jednego powodu i to też, wracając do emocji, wywołało u mnie straszne emocje, bo grałem w to, kurwa, no to było dla mnie, kurwa, coś najlepszego, najfajniejszego na świecie. I kurwa, doszedłem, pamiętam, do North Crater, czyli do praktycznie końca, kurwa, gry, do takiego momentu, w którym albo, kurwa, idziesz do przodu, albo się wracasz i sobie latasz po mapie, ale jeżeli przejdziesz już jakiś punkt, to nie ma odwrotu. I słuchajcie, i mi wykasowało save'y, bo miałem nieoryginalną memory card, miałem kartę pamięci, która była piracka, jakaś taka chińska, kurwa, produkcja, i wykasowało mi save'y. Nagle. I ja próbowałem to odzyskać, ja się popłakałem, kurwa, chyba z 10 razy, nie potrafiłem, kurwa, zapanować nad sobą, byłem tak wkurwiony, tak zdruzgotany, kurwa, tym wszystkim, ale wtedy stwierdziłem, że, kurwa, i naprawdę czułem się, jakbym coś stracił, jakbym, kurwa, nie wiem, jakbym poronił, kurwa, i wtedy stwierdziłem, że ja muszę od razu zacząć grać, żeby nie odstawić tego i się nie wkurwić, no i znowu zacząłem grać i grałem i doszedłem do tego North Crater i mi, kurwa, wykasowało znowu save. I wtedy to już była czarna rozpacz, kurwa, no nie wiedziałem, co zrobić, znowu, kurwa, nie mam save'ów, muszę grę zacząć od początku i wtedy się wkurwiłem i pamiętam, że na pół roku przestałem grać i nie grałem pół roku i potem Szczepan mi powiedział, stary, bo właśnie przyszedłem finala, mega, kurwa, musisz koniecznie to zrobić. Powiedziałem, dobra, kurwa, wchodzę znowu w to i znowu poszedłem tylko że tym razem kupiłem sobie oryginalną kartę pamięci. I na tej oryginalnej karcie pamięci przeszedłem tego finala, pamiętam, pierwszy raz po pół roku, od kiedy on wyszedł, tylko właśnie z tego powodu, że mi wykasowało tam te save'y. No i to było coś niesamowitego. Ostatnia walka, w ogóle ja się bałem strasznie tego North Crater, już lękiem napawało mnie to, że kasowało mi tam save'y, ale dwa, że w ogóle wiedziałem, że tam są jakieś potwory, kurwa, takie, które mogą cię zajebać właściwie jednym ciosem, że naprawdę tam trzeba uważać. I potem ta walka z Sephirothem, która jest taka etapowa, że najpierw się walczy z Genową, potem się walczy z jednym Sephirothem, jedna drużyna walczy z jednym, druga z drugim, nawet trzecia tam jest, jakby z innej strony z nim walczy. Bizarro Sephiroth to się nazywało, nie? A potem Angel with the One Wing, ten Sephiroth, ten prawdziwy, ten taki latający i to było wow, i ta piosenka, która była tam, była Sephiroth. W ogóle było coś, kurwa, niesamowitego w moim życiu. I jeszcze ta ostateczna walka Cloudem z tym Sephirothem, kiedy można było wykorzystać swój ostateczny Limit Break, jeżeli był ten Omni Slash, o ile, chyba nie pamiętam, czy on był już bonusowo tam dodawany, w pewnym momencie nie wiem, ale ta walka na tym czarnym tle, w tej takiej, nie wiadomo, w tej pustce,
to też było wow, 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 wow. No i potem była ta scenka FMV z Redem na końcu i wtedy to był prawdziwy koniec gry. I to było dla mnie no, najlepsze przeżycie, kurwa, ever. I to, że gra się skończyła, no nie spowodowało, że nie chciałem do niej wracać. Ja sobie wtedy już od razu pomyślałem, kurwa, ja chcę już do niej wrócić za jakiś czas. I wracałem, tak jak do naprawdę dobrej książki. I wtedy robiłem wszystko, co było w tej grze, czyli i hodowałem złote szokobosy, które zajmowało to po prostu, kurwa, masakra. Tak mi się nigdy nie chciało, ale zawsze to robię, żeby móc zdobyć te wszystkie najlepsze materie, które są dostępne. I robiłem wszystkie limit break i zdobywałem ultimate weapony wszystkim. Pokonywałem też, kurwa, weapony, czyli ruby weapon i emerald weapon. Weapon, czy Diamond Weapon, nie pamiętam, ten taki pływający. Pokonywałem ich wszystkich. Robiłem wszystko, co w tej grze było, wszystko, co było możliwe i sprawiało mi to totalną radość. Odkrywałem wszystkie sekrety. Jeździłem później, jak na przykład jak każdy etap gry się kończył, to jak była taka możliwość, to jeździłem po całej mapie do każdego miasteczka i z każdym przeprowadzałem rozmowę. Jeszcze raz, żeby zobaczyć, czy jakaś nowa linia dialogowa się nie pojawiła. Taki byłem, kurwa, opętany na punkcie tej gry. W ogóle moim teamem to zawsze był i chyba do dzisiaj jest Barrett i Red. I jest to bardzo szowinistyczny team, bo nie ma tam żadnej kobiety i tak dalej, ale ani Eris, ani Tifa, no wiadomo, że Eris się znika w pewnym momencie, ani Eris, ani Tifa, ani Yuffie mi nie odpowiadały. Czasami Seedem grałem i czasami Vincentem, kiedy dałem szansę Vincentowi, bo on miał fajne te limit breaki, że się zamieniał tam w różne bestie. Natomiast jednak koniec końców zawsze najfajniej mi było w towarzystwie Reda i Barretta i też jakby ich historię bardzo przeżywałem, tak jak Reda, kiedy się okazało, że jego ojcem, czyli Seto, okazał się w ogóle bohaterem i okazało się coś zupełnie innego niż Red myślał o nim jako o zdrajcy i tak dalej. To też była bardzo smutna historia. W ogóle z tą grą wiążą się też inne aspekty. Ja doskonale pamiętam, ja mam tak, że często jak słyszę jakąś piosenkę, która gdzieś tam leci, to sobie ją potrafię z konkretnym miejscem związać, z konkretną sytuacją albo z konkretnym momentem w moim życiu. I tak było też z Final Fantasy VII. Były takie numery, które powodują, że jak sobie myślę o nich, jak one gdzieś polecą, to od razu mam w głowie, kurwa, kadry z gry, nie? I to jest kult czterej jeźdźcy. I w ogóle ta cała płyta Spokojnie, to jest Silverchair i Freakshow, cała płyta Silverchair, Freakshow, jak jest With a Petrol and Chlorine na przykład, albo I live in a cemetery. To jak tylko to leci, to od razu, kurwa, mam w głowie Final Fantasy VII. I jeszcze jedną rzeczą to była Metallica. Metallica, płyta Reload. Była Loaded i płyta Reload. I płyta Reload to też było coś, że jak tylko to słyszę, kurwa, cokolwiek stamtąd, Unforgiven 2 czy coś tam, to od razu mam w głowie Final Fantasy VII. Od razu, kurwa, kadry z gry, Icicle Village, tamte rejony, to wszystko, kurwa, wraca. I ja też wracam i wracam do tej gry bardzo często. Tak jak mówię, raz na 2 lata gdzieś mniej więcej, raz na 3 lata sobie odpalam Final Fantasy VII na różnych platformach, bo i na PlayStation, i na PlayStation 3 odpalałem, i na PSP przechodziłem, i na iPadzie nawet próbowałem, i nawet chyba daleko doszedłem, a potem mi się nie chciało już grać na iPadzie. I no i właśnie teraz pytanie, czy będzie sens odpalać Final Fantasy VII znowu, kiedy wyjdzie ten remake. Bo słuchajcie, grałem w remake, grałem w demo i póki co no, jarałem się jak dziecko, kurwa. Słuchajcie, siedziałem tak. O kurwa, ja pierdolę. I zajebiste jest to, że teraz te postaci mają większy wyraz, mówią. Ci z początku, czyli Wedge, Biggs, Jesse, nagle są zupełnie takimi prawdziwymi postaciami z krwi i kości. Na początku w ogóle, jak grałem Finala, to myślałem, że właśnie te postaci będą tymi wiodącymi postaciami, bo tutaj niby jakiś tam romans i tak dalej, a tu jakby życie weryfikuje. I Barret fajnie jest zagrany. Nie, w ogóle to demo jest zupełnie inny system walki, bo jest system taki, że trzeba się napierdalać, jest bardziej zręcznościowy. I on mi odpowiada też, bo to jest coś nowego, coś fajnego, coś innego. Fajnie się też z bossami walczy,
No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości i jak to będzie wyglądało poza tymi 60 minutami, które z tym spędziłem, ale no póki co gra się zapowiada zajebiście po prostu i mega na to czekam. I te wszystkie smaczki, które były w poprzednich częściach, już tam widać, już tam są i to jest takie wow po prostu, że nie wiem, mam takie coś w sobie, że serio, kurwa, czekam na to i żeby móc w to zatopić, kurwa, ręce. I na pewno będzie to na przegrywie, więc tego oczekujcie, moi drodzy. Ja sobie zrobiłem dzisiaj przejażdżkę po wspomnieniach. Mam nadzieję, że wam się w jakiś sposób podobała i być może uruchomi w was chęć zagrania w tę starą wersję Final Fantasy VII, a być może w nową. Nie wiem, ja właśnie się zastanawiam, czy będzie sens później grania Final Fantasy VII, tego starego, grając w tego nowego. Znaczy, pewnie dla tych wszystkich, którzy czują nutkę nostalgii, tak jak ja, będzie sens, a dla tych nowych, młodych, to ta gra będzie odrzucała. No, ale tak, takie jest już życie, idziemy bardzo, bardzo do przodu i też rozumiem na przykład mojego ojca, który próbował mnie zarazić różnymi filmami, które po prostu oglądałem i sobie myślałem, ja pierdolę, jaki rzyk, nie? No, to tyle z mojej strony, widzimy się już niedługo na kanale, pa! We'll be right back.